Wielka Boga Człowieka Matko, Boga Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Wspominamy dzisiaj i dziękujemy za Twojego wielkiego czciciela, prymasa tysiąclecia, którego aresztowanie i internowanie w 1953 roku było bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia tego modlitewnego wołania, czyli właśnie apelu jasnogórskiego. Dokładnie 100 lat temu, 3 sierpnia 1924 roku, Stefan Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej. Następnie przyjechał do Częstochowy, która leżała wówczas w granicach diecezji włocławskiej, aby 5 sierpnia 1924 roku tutaj, gdzie w tej chwili jesteśmy, w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze odprawić swoją mszę świętą prymicyjną. Jak wszyscy dobrze wiemy, Matka Boża w znaku ikony jasnogórskiej była przez prymasa Wyszyńskiego otaczana szczególnym, osobistym kultem, a Jasna Góra stała się bardzo ważnym miejscem jego posługi. Można wręcz powiedzieć, że stała się amboną prymasa Polski. Jednak w roku 1924 nikt, łącznie z tym młodym, schorowanym księdzem, nie mógł przypuszczać, że stanie się on duchowym przywódcą jako prymas Polski. Dzisiaj dobrze wiemy, że prymas Wyszyński swoje posługiwanie powierzył Matce Bożej i powiązał sanktuarium Królowej Polski. Jak wiele razy wyznawał, wszystko postawiłem na Maryję. Wracając do Dnia Święceń, oddajmy głos prymasowi Wyszyńskiemu, który wspominał po latach ten dzień, do którego przygotowanie i przebieg miało charakter szczególny. Mówił: święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w Bazylice Katedralnej Włocławskiej. Byłem święcony sam 3 sierpnia. Moi koledzy otrzymali święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu poszedłem do szpitala. Była to jednak szczęśliwa okoliczność, gdyż dzięki temu mogłem otrzymać święcenia w kaplicy Matki Bożej. Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystianin, pan Radomski, powiedział do mnie: proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba trzeba raczej iść na cmentarz, a nie do święceń. Tak się wszystko układało, że tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten dziwny obrzęd, który miał wówczas miejsce. Byłem tak słaby, że wygodniej było mi leżeć krzyżem na ziemi niż stać. Pragnieniem moim było, aby móc w życiu przynajmniej kilka mszy świętych odprawić. Bóg jednak dodał do tych lat wiele jeszcze innych, niewypowiedzianych, i On wyznaczył czas. Przez to zobowiązał się poniekąd do tego, że gdy żąda od człowieka służby kapłańskiej, będzie go potem w niej wspierał. Od tamtej chwili czuję, że ciągnę nie swoimi siłami, tylko mocami Bożymi. Dlatego niczego nie mogę sobie przypisywać. Nie mogę zbyt dużo mówić o moim kapłaństwie, o tym, co miało miejsce w moim życiu, bo byłem tylko uległy Bogu. Uroczystość święceń miała skromny, wręcz kameralny charakter. Wielu z nas pamięta prymasa Wyszyńskiego przemawiającego do tłumu wiernych, wielokrotnie także tutaj, na wałach jasnogórskich. Tymczasem w kaplicy święceń była zaledwie garstka osób. Sam prymas mógł wyliczyć świadków na palcach jednej ręki. Mówił:
zachowuję we wdzięcznej pamięci biskupa Owczarka, który wziął na siebie odpowiedzialność za mnie. Pamiętam również księdza Stefana. Wspominam z wdzięcznością jedynego kolegę, który był obecny w czasie moich święceń, księdza Józefa i siostrę moją, która wówczas mi towarzyszyła. Pamiętam także o czcigodnym zakrystianinie panu Radomskim. Stefan Wyszyński był wocławianinem z wyboru. We Wrocławku spędził blisko 30 lat swojego życia z przerwą na studia i czas wojny. Tutaj przygotowywał się do kapłaństwa w niższym i wyższym seminarium. Pracował duszpastersko jako wikariusz, profesor seminaryjny, redaktor gazety Ład Boży i Ateneum Kapłańskiego. Prowadził aktywną działalność charytatywno-społeczną, zwłaszcza wśród robotników, uczestnicząc w pracach chrześcijańskich związków zawodowych. W diecezji wrocławskiej przygotował się do zadań, jakie opatrzność Boża postawiła przed nim po zakończeniu II wojny światowej. Prymas Stefan Wyszyński stał się w ciągu swego pasterzowania autentycznym świadkiem Chrystusa wśród ludzi. Stał się nauczycielem i wychowawcą w duchu całej prawdy o człowieku. Ucząc zaś i pasterzując, starał się na podobieństwo Chrystusa i Jego Matki służyć ludziom i narodowi, których dobry Bóg postawił na drodze Jego posłannictwa. Jak mówił o nim Jan Paweł II, jako nieustraszony rzecznik godności człowieka oraz jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, stał się szczególnym przykładem żywej miłości ojczyzny i musi być policzony jako jeden z największych mężów w jej dziejach. Dzisiaj tutaj, na Jasnej Górze, dziękujemy za tego męża Bożego, błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, którego opatrzność Boża postawiła na drogach Kościoła i Polski. Jutro o godzinie 13 w kaplicy Matki Bożej w katedrze we Wrocławku, miejscu jego święceń kapłańskich, zostanie odprawiona msza święta, dziękczynna, z modlitwą o kanonizację. Błogosławiony kardynale Stefanie Wyszyński, wielki czcicielu jasnogórskiej królowej Polski, módl się za nami. Amen. Bóg zapłać księdzu biskupowi Krzysztofowi Wędkowskiemu z diecezji wrocławskiej za dzisiejsze rozważania apelowe, które jest naszym dziękczynieniem za błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecni są wśród nas pielgrzymi z pierwszej pielgrzymki rybnickiej. Obecni są uczestnicy comiesięcznych zawierzeń, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, i wielu, wielu innych pielgrzymów, którzy zarówno pieszo, rowerami, samochodami, autokarami przybywają tutaj do tego świętego miejsca. Razem z tymi zgromadzonymi w kaplicy Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, w tej wieczornej modlitwie apelowej pragniemy prosić za cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Franciszka, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Krzysztofa. Prosimy za nasz paulinski zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy wszystkich kapłanów zaangażowanych w piesze pielgrzymki. Modlimy się za tych wszystkich pątników, którzy już są na pątniczym szlaku. Polecamy tych wszystkich, którzy przygotowują się do wyjścia ze swoich domów rodzinnych, aby przybyć tutaj na Jasną Górę. Maryjo, prosimy Cię, aby czas pielgrzymowania był czasem błogosławionym, czasem nawrócenia, czasem modlitwy, czasem doświadczenia Twojego Syna w sakramentach, w Eucharystii, w spowiedzi. Ale chcemy, Maryjo, także prosić Ciebie,
by nasze pielgrzymowanie było świadectwem dla współczesnych ludzi, pogubionych na drogach codziennego życia. Tobie polecamy naszą umiłowaną ojczyznę. Prosimy za wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Tobie powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy wszystkie te sprawy, które mamy w naszych sercach. Wspólnie odmawiając tajemnicę radosną Różańca Świętego, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W naszych dłoniach trzymamy obrazki z wizerunkiem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym jest wydrukowana modlitwa.
chcemy wspólnie, razem tę modlitwę wypowiedzieć, którą poprowadzi pani z Instytutu kardynała Wyszyńskiego. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi, Matki Chrystusowej, pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą Cię teraz ufnością proszę. Polecając Instytut błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, modląc się za krewnych kardynała Wyszyńskiego, którzy są obecni razem z nami tu w kaplicy na modlitwie i we wszystkich naszych intencjach wołamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Cielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Krzysztofa, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Oddajmy jeszcze raz głos błogosławionemu kardynałowi Stefanowi. Kościół w Polsce nigdy nie miał zwyczaju opuszczać narodu. Nie ma tego zwyczaju i dzisiaj, bo kocham Polskę bardziej niż własne serce. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.